Witam, dzisiaj przedstawię Wam poszczególne klany i ich cechy. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, których cechą główną jest gruby portfel. Zanim przedstawię te klany, to może najpierw wyjaśnię, czym w ogóle jest klan, bo zauważyłem, że ludzie często mylą klan z nazwiskiem, a tak rzeczywiście nie jest. Klan to najczęściej rodzina lub grupa shinobi, rdzenne jednostki swojej wioski. Przed wybuchem I Światowej Wojny Shinobi w większości przypadków byli oni najemnikami do wynajęcia. O tym, czy ktoś należy do klanu, najczęściej decydują geny i krew, czego następstwem są oczywiście przekazywane dalej Kekkei-genkai lub techniki Hidden, czyli specjalne jutsu przekazywane z pokolenia na pokolenie. Przy okazji to też dużo osób myli. Techniki Hidden są to po prostu jutsu zamknięte najczęściej w jednym klanie. Da się ich nauczyć nie będąc członkiem danego klanu, ale po prostu wiedza, jakie wykonywać, nie jest przekazywana dla ludzi spoza tych klanów. Przykładowo, Naruto mógłby nauczyć się technik manipulacji cieniem klanu Nara, po prostu oni raczej nigdy mu nie pokażą, jak to zrobić. Podsumowując ogólnie, czym jest klan, jest to najczęściej grupka ludzi lub rodzina, która dawno temu założyła taką społeczność i żyła sobie razem. Natomiast nie każde nazwisko oznacza klan, tak jak Haruno czy Namikaze nie jest klanem, a przynajmniej do tej pory nie zostało to powiedziane. Poza tym pamiętajcie, że będę te klany opisywał ogólnie, dlatego to raczej będzie w formie prezentacji najważniejszych informacji, a nie całkowity opis klanu. I jeszcze mała uwaga, to że mówię, że znani członkowie to tacy i tacy, nie oznacza, że nie było ich więcej, po prostu tylko ci, o których wspominam, zostali wymienieni z imienia. Dodatkowo niektóre osoby zostały zakwalifikowane jako członkowie klanu po ślubie, tak jak Temari należy też do klanu Nara, miejcie to na uwadze. Aha, no i pewnie większość imion przekręcę, ale już tego nie przeskoczę, nie znam chińskiego, także sorry. Klan Aburame jest jednym z 4 szlachetnych klanów Konohy. Po urodzeniu członkowie tego klanu są gniazdem dla specjalnych gatunków owadów, które zamieszkują pod skórą gospodarza. Od tego momentu owady żyją w symbiozie ze swoim żywicielem, co powoduje, że ten klan charakteryzuje się walką za pomocą właśnie tych owadów. Aburame znaczy dosłownie oleista kobieta, choć prędzej jest to odmiana słowa Aburamushi, która znaczy karaluch. Znani członkowie to Muta, Shibi, Shikuro, Shino, Tatsuma, Torune i Yoji. Klan Akimichi, drugi z 4 szlachetnych klanów Konohy. Większość ich technik opiera się na manipulacji masy i rozmiaru ciała za pomocą uwolnienia yang. Ten klan liczy sobie sporo lat, bo Choza, ojciec Chojiego, jest 15 głową tego klanu, co za tym idzie, Choji jest 16. Akimichi oznacza dosłownie jesienna droga, jest to odniesienie do czasów zbiorów oraz ulic, na których sprzedawcy handlują żywnością. Znani członkowie to Chobi, Chouchou, Choji, matka Chojiego, Choza, Doto, Makaro, Maruten, Shito, Torifu oraz Karui. Klan Amagiri jest jednym z 3 klanów Yumagakure. Używają trującej mgły oraz trujących owadów. Amagiri znaczy niebiańska mgła. Ten klan pojawia się jedynie w grze i znamy tylko 2 ich członków, Gensui oraz Taisa. Klan Chinoike był klanem, który był aktywny podczas ery walczących państw. Posiadali Kekkei-genkai o nazwie Ketsuryugan, pozwalający na tworzenie potężnego genjutsu porównywalnego do Sharingana. Potrafili też za jego pomocą manipulować płynami o wysokiej zawartości żelaza, takimi jak krew. Chinoike oznacza dosłownie krwawa laguna. Jedynymi znanymi członkami są Chino oraz En Oyashiro. Klan Fuma jest znanym klanem w kraju ognia, jak i w Amegakure, choć tak naprawdę nie wiadomo, skąd pochodzą. Są raczej agresywni i walczą za pomocą Fuma Shurikena, którego określa się jako wybitnie ostry. Nazwa Fumo dosłownie oznacza demon wiatru oraz pochodzi od prawdziwego, legendarnego klanu założonego przez Fume Kotaro. Jedynymi znanymi członkami są Chiku Shodo, jedna ze ścieżek Paina, oraz Kotaro Fuma z Boruto. Klan Fuma z kraju dźwięku. Pewnie waszą pierwszą myślą było gościu, przed chwilą mówiłeś o nich, ale to całkowicie inny klan, który ma inną pisownię. Klan też specjalizuje się w używaniu nici czakry, a także w łucznictwie. Posiadają także kilka technik hidden, przykładowo Jubaku Mandara, dzięki któremu użytkownik zamyka ofiarę w klatce z czakry i ją miażdży. Znaczenie nazwy jest takie samo jak poprzedników. Znani członkowie to Arashi, Hanzaki, Jigumo, Kagero, Kamikiri, Kotohime oraz Sasame. Klan Hagoromo
Był to klan, który tak samo jak klan Chinoike był aktywny podczas ery walczących państw. Bardzo mało wiadomo na ich temat, prócz tego, że kiedyś byli sojusznikami klanu Uchiha oraz wrogami klanu Senju. Przyczynili się m.in. do śmierci Kawaramy Senju. Nazwa ich klanu oznacza dosłownie szatę anioła lub w odniesieniu do ptaków oznacza to skrzydła lub upierzenie. Nie znamy żadnych członków tego klanu. Klan Hatake jest jednym z wielu klanów, które mieszkają w Konohagakure. Pomimo, że znamy jednego z jego członków bardzo dobrze, nie wiadomo, czy mają jakieś specjalne umiejętności czy styl walki. Kakashi, tak jak ojciec, potrafił posługiwać się mieczem oraz miał białe włosy, natomiast nie jest powiedziane, że to styl tego klanu. Nazwa oznacza pole uprawne, co odnosi się najprawdopodobniej do symbolu ich klanu, który przypomina kawałek pola uprawnego. Znani członkowie to Kakashi oraz Sakumo. Klan Hirasaka jest jednym z trzech klanów Yumegakure. Potrafią używać technik pieczętujących lub mylących przeciwników, aby ci atakowali sojuszników. Są też raczej dobrzy w taijutsu. Nazwa Hirasaka najpewniej jest odniesieniem do mitologii Shinto. Ten klan również pojawia się tylko w grze i znamy tylko jedynego członka tego klanu, którym jest Yomito. Rodzina Hoki jest klanem matrilinearnym, co znaczy mniej więcej tyle, że nazwiska, przywileje itd. jest dziedziczone od strony matki, nie ojca, jak to zazwyczaj bywa. Klan ten specjalizuje się w medycznym ninjutsu oraz zbieraniu informacji z Tsunogakure, pochodzą natomiast z Konohy. Hoki oznacza miotła. Ta rodzina pojawia się tylko w nowelce, a jej znani członkowie to Hakuto, Shigezane oraz Shijima. Klan Hoshigaki, klan pochodzący z Kirigakure. Wiadomo o nich naprawdę niewiele, ale wydaje się, że członkowie tego klanu przypominają z wyglądu rekina. Hoshigaki oznacza suszona persymona. Znani członkowie to Kisame oraz Shizuma. Klan Hozuki to grupka ninja, która zamieszkała w Kirigakure po zakończeniu ery walczących państw. Mają zdolności przekształcania swoich ciał w stan ciekły. Hozuki oznacza wiśniowa zima i jest to owoc, który przypomina chińskie papierowe lampiony. Znani członkowie to Gengetsu, Mangetsu oraz Suigetsu. Klan Hyuga jest trzecim z czterech szlachetnych klanów Konohy. Członkowie tego klanu posiadają Kekkei Genkai, Byakugan, które daje im m.in. rozszerzone pole widzenia, czy zdolność patrzenia przez obiekty, a nawet przez system przepływu czakry. Więcej o Byakuganie macie tutaj, natomiast Hyuga oznacza słoneczne miejsce. Znani członkowie to starzec klanu Hyuga, Hanabi, Hiyashi, Hinata, matka Hinaty i Hanabi, Hizashi, Hoheto, Iroha, Ko, Natsu, Neji, Takuma, Boruto oraz Himawari. Klan Iburi był klanem, który żył w podziemiach Kraju Ognia. Posiadali Kekkei Genkai, czyli zdolność przemiany w dym, dzięki czemu stawali się niewrażliwi na obrażenia, jednocześnie będąc w stanie fizycznie oddziaływać z obiektami. Niestety każdy powiew wiatru mógł być dla nich śmiertelny oraz czasem nie kontrolowali swoich przemian. Iburi oznacza dym. Znani członkowie to Gota, Tenzo oraz Yukimi. Klan Inuzuka to rodzina zamieszkująca Konohę. Znani są z wykorzystywania specjalnych psów ninja, którzy są ich kompanami. Posiadają również czerwone znaki kłów na policzkach. Inuzuka oznacza wzgórze psa. Znani członkowie to Akita, Gaku, Hana, Kiba, Tsume, a ich psiny to Akamaru, Akemaru, Chamaru, trójka braci Himaru oraz Kuromaru. Klan Jugo to klan bez nazwy i tak się go umownie nazywa, ponieważ jedynym znanym członkiem był właśnie Jugo. Członkowie tego klanu natomiast posiadają wrodzoną zdolność do absorbowania energii naturalnej za pomocą ich unikalnego ciała. Przez to, że ta energia jest pobierana ciągle, niestety powoduje to, że użytkownik dostaje nagłych i niekontrolowanych przypływów szaleństwa. Dodatkowo też wydzielają specjalne płyny, dzięki czemu mogą przechodzić różne zmiany fizyczne. Rodzina Kagetsu pochodzą z wioski Motoyoshi w Kraju Ognia. Na początku byli biednymi sprzedawcami ziół, którzy wiedli szczęśliwe życie. Odkryli jednak, że zioła rosnące w okolicznych górach są cenne i rodzina ta stała się bogata. Kagetsu znaczy kwiaty i księżyc, a znani członkowie to Futa, Kiyoyasu, Mai, Tobei i Tsukiko. Klan Kaguya, wymarły klan, który był niezwykle brutalny. Niektórzy z nich odziedziczyli Kekkei Genkai, zdolność do manipulacji swoją strukturą kostną, z racji tego, że są potomkami Kagui Otsutsuki. Jedynymi znanymi członkami byli Kimimaro oraz patriarcha tego klanu. Klan Kamizuru był klanem użytkowników pszczół z Iwagakure oraz byli kiedyś bardzo dobrze znani i szanowani. Jeden z ich członków twierdził nawet, że pierwszy Tsujikage był właśnie z ich klanu.
Znani członkowie to Ishikawa, Jibachi, Kozuchi, Kurobachi, Kurotsuchi, Suzumebachi oraz Onoki. Rodzina Karatachi była grupką ludzi z Kirigakure i mieli nawet swojego przedstawiciela jako Kage, którym był Yagura. Było tylko dwóch znanych członków tej rodziny, wcześniej wspomniany Yagura oraz jego wnuk Kagura. Klan Kazekage, jeden z najważniejszych klanów pochodzący z Tsunagakure. Prawdziwa nazwa rodziny nie jest znana, pomimo znajomości ważnych jego członków. W większości shinobi tego klanu posiada naturę wiatru, a niektórzy dziedziczą Kage Genkai uwolnienia magnesu. Znani członkowie tego klanu to Gaara, Kankuro, Karura, Rasa, Shinki oraz Temari. Klan Kedoin jest małym klanem prowadzonym przez Agari Kaisen. Jest on też jedynym znanym członkiem tego klanu i potrafią oni kontrolować czyjś wygląd do tego stopnia, że nawet pies ninja nie jest w stanie tego wykryć. Nie są jednak w stanie kopiować żadnych technik czy umiejętności, a przemiana trwa kilka dni. Klan Kodon, klan pochodzący z wioski wyjącego wilka. Potrafią wytworzyć w swoich ciałach leczniczą formę Sangeizai. Jest to specjalny rodzaj leku, który wytwarza genjutsu. Co ciekawe, taki lek są w stanie wyprodukować tylko oni, a jednocześnie nie jest to Kekkei Genkai. Kodon znaczy dosłownie jaskółka tygrysa, co może odnosić się do tego leku, który wytwarzają, ale nie jest to potwierdzone info. Sam to przetłumaczyłem w Google Translatorze. Klan występuje tylko w nowelce, a znani członkowie to Kina, Reishi i Tenma. Klan Kohaku był klanem, który posiadał swoją wioskę w pobliżu granicy pomiędzy krajem ognia a Amegakure. Była jedną z wiosek zaatakowaną i wymordowaną przez czteroosobową drużynę Furido. Kohaku znaczy bursztyn i nie znamy nikogo z członków tego klanu. Klan Kumanoi, drugi klan pochodzący z wioski wyjącego wilka. Przypadkowo odkryli proch niebieskiego ognia, próbując znaleźć lekarstwo, które zapewniłoby im wieczną młodość. Proch ten to specjalna substancja, która po połączeniu z wodą tworzyła wielką eksplozję. Klan Kumanoi wzbogacił się na handlu tym prochem. Nazwa klanu oznacza żółć niedźwiedzia i nie znamy nikogo z tego klanu. Występował on tylko w nowelce. Klan Kurama jest klanem, którego członkowie są niezwykle dobrzy w genjutsu. Talent ten jest zawdzięczany Kekkei Genkai, które posiadają. Tylko raz na kilka pokoleń rodzi się osoba z tak potężnymi umiejętnościami genjutsu, że ich iluzje powodują, że mózg tworzy wszystko, co dzieje się z ofiarą uwiedzioną w iluzji jako prawdziwe, dzięki czemu taki użytkownik może nawet zabić człowieka przez genjutsu. Znani członkowie to Murakumo, Unkai, Uroko oraz Yakumo. Klan Lee jest jednym z klanów zamieszkujących Konohę. Znamy tylko dwóch członków tego klanu, Roka Lee oraz jego syna Metala Lee. Nie jest powiedziane, że to atrybut całego klanu, jednakże jedyni znani przedstawiciele posługują się taijutsu i są w tym bardzo dobrzy. Klan Nara, kolejny klan zamieszkujący Konohę. Znani są ze zdolności manipulacji cieniem, który jest techniką Hiden. Nie jest też powiedziane, czy inteligencja w tym klanie zawsze jest na wysokim poziomie, jednak przynajmniej trzech członków tego klanu posiada bardzo wysoki iloraz inteligencji. Znani członkowie to Hakuto, Dean, Enchu, Ensui, Kasuga, Maen, Shikadai, Shikaku, Shikamaru, Suzaku, Yoshino, Shigezane oraz Temari. Klan Onikuma, następny klan zamieszkujący Konohę. Również posiadają Hidden Jutsu, które zostało opisane jako przywołanie opętania. Onikuma oznacza niedźwiedzi demon, czyli mitologiczne japońskie widmo demona. Jedynym znanym członkiem tego klanu jest Enko. Klan Otsutsuki jest starożytnym klanem niebiańskich istot. Tysiące lat temu ich członkowie przybyli na ziemię i zapoczątkowali historię shinobi. Ich zdolności są bardzo rozbudowane i w Boruto są nadal rozbudowywane, dlatego raczej to temat na osobny odcinek. Jest po prostu tego za dużo. Co można powiedzieć na szybko, to, że każdy ich członek ma białą skórę. Otsutsuki znaczy duże drzewo bambusowe, co jest nawiązaniem do kultury japońskiej. Znani członkowie to Kana, patriarcha tego klanu, Asura, Hagoromo, Hamura, Indra, Ishiki, Kaguya, Kinshiki, Momoshiki, Toneri oraz Urashiki. Klan Rinha był klanem specjalizującym się w medycznym ninjutsu. Byli bardzo potrzebni za czasów dawnych wojen. Posiadali również Kekkei Genkai pozwalające na wchłanianie czakry ludzi i tworzenie ich doskonałych kopii. Klan ten pojawił się wyłącznie w grze, a znani członkowie to Malis i Yuto. Klan Ryu był kiedyś potężnym klanem smoczych strażników, którym powierzono opiekę nad smoczym ostrzem. Również występowali tylko w grze, a znani członkowie to Akari Tatsushiro oraz Kuroma Tatsushiro.
Klan Sarutobi jest jednym z ważniejszych klanów w Konoszce. Posiadali przynajmniej kilku wybitnych przedstawicieli i każdy ze znanych tam członków tego klanu był wyznawcą woli ognia. Słynęli również z silnej woli i silnych shinobi oraz z wykorzystywania różnych technik katona. Sarutobi oznacza małpi skok. Znani członkowie to Asuma, Biwako, Hiruzen, Konohamaru, Mirai, Sasuke oraz Kurenai. Klan Sendo. Kolejny klan pochodzący z wioski Wyjącego Wilka. Był to gang przestępczy handlujący Sangeizai, wcześniej wspomnianym lekiem, który mógł też służyć jako narkotyk. Sendo oznacza dosłownie ścieżka mędrca. Klan przedstawiony jest jedynie w nowelce i jedynym znanym jego członkiem jest Jiruyu. Klan Senju, jeden z dwóch najważniejszych klanów dla Konohy, choć wydaje się, że ma aktualnie tylko jednego żyjącego przedstawiciela. W czasach swojej świetności starali się wyspecjalizować we wszystkich trzech stylach walki, aby być przygotowanym na wszystko i mieć potężny wachlarz umiejętności. Dlatego też ich nazwa Senju znaczy dosłownie tysiąc technik, jako odniesienie do szerokiej gamy jutsu. Znani członkowie to Nawaki, Butsuma, Hashirama, Itama, Kawarama, Tobirama, Toka, Tsunade oraz Mito. Klan Shin. Mały klan pochodzący z kraju Pól Ryżowych, gdzie Orochimaru założył kraj dźwięku. Pomimo swojej wielkości byli znani w kraju jako zdeterminowani. Po założeniu Otogakure wszyscy członkowie do niego dołączyli, lecz gdy przestali być zatrudniani przez daimyo, zajęli się wydobywaniem złota w pobliskiej kopalni. Klan ten ma technikę hidden pozwalającą na wymazanie wspomnień innej osoby. Znani członkowie to Menma oraz Shin. Klan Shimura jest kolejnym z klanów zamieszkujących Konohę. Byli jednym z pierwszych klanów, który dołączył do Konohy zaraz po jej powstaniu. Poza tym nie wiadomo zbyt wiele i jedynym znanym członkiem był Danzo. Klan Shirogane był to klan zajmujący się tworzeniem lalek w Kraju Wiatru. Ich nazwa oznacza srebrzysto-biały, pojawił się jedynie w grze, a znani członkowie to Gando, Ibushi oraz Meno. Klan Taketori. Na ich temat nie wiadomo praktycznie nic. Wiadomo, że istnieją i zdaje się, że posiadają bliskie powiązania z klanem Hyuga. Taketori oznacza nóż do bambusa i nie znamy żadnego członka tego klanu. Klan Tenro. Klan wywodzący się z Yumegakure. Korzystają głównie z taijutsu, ale też wykorzystują kły w walce i ogólnie posiadają wilkopodobne umiejętności. Tenro oznacza niebiański wilk. Klan pojawia się jedynie w grze, a znanymi członkami są Enzo oraz Ryuka. Klan Tsuchigumo. Klan, który utworzył pakt z trzecim Hokage podczas III Światowej Wojny Shinobi. Lider tego klanu opracował technikę, która mogła zniszczyć całą wioskę, a warunkiem paktu było to, że Konoha będzie ich bronić, a oni nie użyją tej techniki. Tsuchigumo oznacza dosłownie pająk ziemi. Znani członkowie to Enno Gyoya, Hato, Hotaru, Shiranami, Tonbi oraz szef tego klanu. Klan Uchiha jest jednym z czterech szlachetnych klanów Konohy i byli uznawani za jednych z najsilniejszych w wiosce dzięki swojemu dojutsu, Sharinganowi, o którym więcej mówię tutaj. Dodatkowo większość z nich dziedziczyła naturę ognia. Klan został pozbawiony większości członków podczas masakry wyrządzonej przez Itachiego Uchiha. Nazwa klanu oznacza papierowy wachlarz, który również jest symbolem tego klanu. Znani członkowie to Baru, Fugaku, Hazuki, Hikaku, Inabi, Itachi, Izumi, Izuna, Kagami, Kagen, Madara, Mikoto, Naka, Naori, Obito, Babka Obito, Rai, Sarada, Sasuke, Setsuna, Shisui, Taiko, Tajima, Tekka, Teyaki, Uruchi, Yukumi, Yashiro oraz Sakura. Klan Uzumaki. Był klanem pochodzącym z Uzushiogakure, natomiast po jego rozpadzie większość jego członków przeprowadziła się do Konohy. Posiadali niezwykle silne siły życiowe, dłużej żyją i wolniej się starzeją. Posiadają przyspieszone zdolności leczenia i dużą ilość czakry, najczęściej posiadali rude włosy. Uzumaki oznacza wir, co odnosi się do ich symbolu. Znani członkowie to Fuso, Karin, Matka Karin, Nagato, Ashina, Boruto, Himawari, Kushina, Menma, Mito, Naruto oraz Hinata. Rodzina Wagarashi. Pochodzą z kraju Herbaty. Są jednym z dwóch klanów, którzy chcieli przejąć kontrolę nad portem Degarashi. Wagarashi odnosi się do japońskiej gorącej musztardy. Znani członkowie to Kyuroku i Fukusuke. Rodzina Wasabi. Również pochodzą z kraju Herbaty i są drugim klanem, którzy chcieli przejąć kontrolę nad portem Degarashi. Wasabi to nazwa odnosząca się do japońskiego chrzanu. Znani członkowie to Jiroho oraz Idate Morino.
Klan Yamanaka, rodzina założona w Konohagakure, specjalizują się w technikach hidden związanych z umysłem, takich jak zbieranie informacji wywiadowczych, szpiegostwo, przesłuchiwanie czy kontrola przeciwnika. Yamanaka oznacza w paśmie górskim. Znani członkowie to Fu, Ino, Matka Ino, Inoichi, Inojin, Santa oraz Sai. Klan Joty, klan posiadający zdolności do kontrolowania pogody, używali tych umiejętności w celach biznesowych, jedyny znany członek to właśnie Jota. Klan Yotsuki, jest to klan z Kumogakure, nie wiadomo o nich zbyt wiele, prócz tego, że są wierni swoim sojusznikom. Yotsuki oznacza nocny księżyc, a jedynym znanym członkiem jest Kiyoi. Klan Yuki, zamieszkiwali oni kraj wody. Niektórzy z nich posiadali Kekkei-genkai używania lodu. Musieli ukrywać swoje zdolności przed ludźmi, ponieważ inni ich się obawiali. Yuki oznacza śnieg, a jedynymi znanymi członkami był Haku i jego matka. No, powiem wam, że trochę tych informacji tutaj było. Zaczynając pisać ten materiał, zupełnie się tego nie spodziewałem. Postanowiłem opisać każdy klan pokrótce z tego względu, że ten materiał i tak już długo trwa, a większość z tych klanów poza największymi nie ma nic do zaoferowania, jeśli chodzi o jakieś unikalne zdolności czy historie. Jak widzicie, duża część z nich została tylko wspomniana i nic więcej. Szczególnie ciekawe chociaż dla mnie jest to, że o części z nich nie miałem nawet żadnego pojęcia, dlatego że się pojawiały w grach czy innych nowelkach, a przy okazji tworzenia tego materiału dowiedziałem się nowych, ciekawych informacji. To by było na tyle. Zapraszam w kolejną niedzielę o 12 na filmik z Naruto. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!